Cześć kochani, tu Andy z kanału Andy Creativity. Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma kartkami dla mam. Z góry przepraszam moją mamę i teściową, jeżeli oglądają ten filmik i mają mały spoiler z tego, co dostaną na Dzień Matki. Obie kartki są bardzo podobne, a jednak całkiem inne. Papiery to jest kolekcja Awakening od piątku 13. Kwiatuszki są wszystkie z Actiona. Tutaj są takie małe kropki na obu kartkach, to są kropeczki też z Actiona. Tutaj mamy trochę gazy i w jednej i w drugiej pracy. Tutaj są inne tekturki. Nie mam pojęcia, skąd są tekturki. Te kwiatki nie pytajcie. Tutaj mamy napisy, to jest kreatywna pracownia. I wstążeczki Old Fashioned Ribbon. Obie kartki są wykonane z tutoriali Ani Tworzy. Oba powstały z okazji Dnia Scrapbookingu. Jeden to był live, jeden był na YouTubie. Podlinkuję oba w opisie. I może zaczniemy od tej kartki, bo ta jakby jest z tego pierwszego z live'u. I tutaj mamy tekturki dla mamy, to są tekturki z kreatywnej pracowni. Serwetka to Craft Passion, obie mam tą jedną, wszędzie używam, jest naprawdę fajna, polecam. I tutaj to jest karteczka z pop-upem w środku, ona się otwiera. I w środku mamy pop-up. Tutaj będą życzenia wydrukowane i wklejone i taki malutki. Tutaj są różne mieszanki kolekcji Mintaya. Tak naprawdę głównie są to te elementy do wycięcia. Z tego bloczka takiego Flora Book 4 wielkanocnego chyba. Chyba czwórka to jest. I część jest z kolekcji Homemade. Także tu mamy kartkę numer 1. Ona jest na magnesiki, więc się fajnie trzyma i zamyka. I kartka numer 2 jest z tutorialu YouTube'owego. I jest to karteczka sztalugowa, która otwiera się tak i blokuje. Ania tą kartkę zrobiła komunijną. Ja się zastanawiałam, czy robić też ją komunijną. Tutaj się tak prezentuje. No, ale stwierdziłam, że nawet miałam tą tekturkę taką, którą ma na tą okrągłą, komunijną, ale stwierdziłam, że w sumie potrzebuję drugiej kartki na dzień mamy. I w sumie tak średnio robić identyczną prawie pracę, więc zrobiłam identyczną do swojej poprzedniej. Także tak się prezentują obie karteczki. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Zajrzyjcie sobie do tych tutoriali i do zobaczenia w następnych filmach.